Jest, nareszcie trafiłem do Minecraft! Jest, Minecraft na VR! Oh yeah! Przygodo, czekaj! 100 dni! Minecraft na VR-ze! Tylko na kanale Usharikana! Oh yeah! Ale zarąbiście, już nawet zacząłem sobie budować mój własny domek wypierdziany. Trochę mi brakło surowców, ale zaraz idę do lasu nazbierać drewna. Mam nawet ze sobą mój pistolet do tego. Gram na modach w Minecraft! Ło, gdzie ja jestem? Oj, w końcu się udało, jestem na... Ło, ile ja wybuliłem się tą opcję premium. Ale zajebicie zielona trawa. Wow, a jakie drewniane kwadratowe drzewo. Ło. Zaraz, co ty... A ty nie jesteś kredytowy. Co ty tu robisz? Co, dlaczego wbiłeś na mój serwer? Ja sobie gram w Minecrafta, to jest w ogóle jak tryb twój, offline. To był publik. Trzeba było ID listę się wykupić. Nie, się no kupiłem. Jakiś bambik mi wbił tutaj na serwer. Weź wypadaj. Jaki bambik? Zarobiłem to uczciwie na turnieju Fortnite'a. Jaki Fortnite? To jest mój prywatny serwer po prostu. Nawet hamacie nie mam odpalonego. Weź wypieprzaj stąd, bo zaraz bana dostaniesz. Takiego. Ja tu przyszłem robić speedlana. Zaraz tutaj weźmę i spalę ci domek lawą, jak mnie zdenerwujesz. Ej, no to ale bez takich. Nie ma grifowania u mnie na serwerze. W ogóle, co ty no, to przyniosłeś? Co to jest? To jest mój premium item. Przepychaczkę wziąłeś, żeby grać w Minecraft? No tak, pa, jak ona zarąbiście działa. I teraz mogę... O! Co? Jak Spider-Man. Co? Zostaw to. Ty nie wiesz, nie. Ty bambiku, nie wiesz tego, że... W ogóle jak ty się nazywasz? Grzesio. Grzesio, Chodzia. Słuchaj, ty nie wiesz, że tu używa się do tego siekiery, a nie przepychaczki? Przepychaczką, to ty se możesz mordę przepychać. Zostaw moje bełło. Zostaw moje bełło, zostaw to. Puść to, puść to. Nie, nie puśćcie. Tyś moje, zostaw. Grzesio? Nie groź mi tym, mam pół kilofa. Jak pół kilofa? Nie ma czegoś takiego jak pół kilofa w tej grze. Pół kilofa, nie widzisz, nie straciło mi na ciałego? To się tylko ten... Główkę skraftowałem, ale działa, patrz. Ale kilofem się drewna nie kopie. Słuchaj, Grzesio. Halo, ktoś gasił światło, co już noć? Ej, mopki! Ja nic nie widzę, nie mam pochodni skraftowanej, pomóż mi. Ty, z ciebie prankster, nie? I joke, bro. Weźmijcie mi z tym na mordę. Dobra, słuchaj, może założymy swoją własną drużynę, okej? Okay? Będziemy sobie pomagać, bo ja też jestem trochę zielony jak ty. Będziemy mieć gildię. Nie no, dwuosobowa gildia to brzmi słabo, ale możemy sobie team zrobić, żeby przetrwać pierwszą noc, bo za niedługo, wiesz, stanie się tu ciemność. A ja gram na hardkorze, jest tylko jedno życie. Jak zginiemy, to przegrywamy. I weź to wywal, bo to nie służy do kopania drewna. A ty wiesz, ile łupałem to drewno? Chodź, pokażę ci moją bazę, chodź. Dobra, zobaczcie, jaka wypasiona jest chata. Pa, jeszcze drzwi nie wstawiłem, więc jest trochę, wiesz, biedna wersja. Ale zobacz, tu mam już okna prawie że zrobione. Tu jest sufit, nie? Trochę niski, ale tobie to nie będzie przeszkadzać, bo ty masz jeden klocek wzrostu. No i wiesz, i tak kiedyś będzie tu dach nawet, nie? Tylko potrzebuję więcej materiału zrobić. I nawet sobie zrobiłem żwirkowy dywanik tutaj. Taki żwirek sobie wyłożyłem. Żwirkowy. No, żwirkowy. Taki fajny, jakby zgłodnieje, to zawsze mogę sobie zjeść coś, nie? No, także to jest moja baza. Jak ci się podoba? No, powiem ci, full wypaś. Wiem. A jak eksplorowałeś już w ogóle ten teren? Nie, ja dopiero to dołączyłem. Skąd ty tyle wełny miałeś? A ty zamiast bazę budować, to taki napis robiłeś. A to ktoś inny z... No właśnie, nie wiem, kto mi to zbudował. Właśnie jak ktoś inny, jak to powiem, prywatny jest. No jak ktoś inny, no. No dobra, trochę naściemniałem, gram tam z kolegami jakimiś, ale wszyscy wyszli. No właśnie. Bo mnie od nowu wyzwali, że niby nie umiem grać w Minecrafta, wyśmiali się z mojego domku. Hej, Grzesio, 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 słuchaj! Zaatakowały nas zombie z Minecraft, patrz! Zombiak, dogci! Musisz go pokonać! Walcz z nim! Grzesio, walcz z nim! Ej, dobry jesteś! Ej, ty umiesz grać w Minecraft! Ty go porobiłeś tym mieczem! Grzesio, ty silny jesteś! A teraz na dobitkę! Czemu w tyłek wkładasz ten miecz? Co ty robisz? Bo to jest fatality. Fatality? Fatality. Rusza się. Rusza się jeszcze. Czekaj, ja go dobiję. Jak się rusza? Ała, bo... No mówię ci, że się rusza. Ale ty masz ziarąbiste itemki. No, takie sek premium dobra, kupiłem. Dobra, ci. Ziafałdoce. Ja też muszę się tutaj bazie zacząć budować. Jaką ja bazę? Wiem. Czekaj, bo ja wcześniej nakopałem sobie tutaj rzeczne stawiać. Ale nie, bazy się nie buduje z dyrta, no co ty robisz? Przecież to brzydko wygląda. Chcesz, żeby się ludzie z ciebie śmiali? Brzydko, ziemianka. Jaka ziemianka? Ludzie przyjdą, wejdą na ten serwer i powiedzą, co za noob zbudował sobie domek z dyrta. Creeper ci przyjdzie tutaj wysadzić to wszystko w cholerę i koniec. Dobra, ej, a coś ty to zrobił? Co, buduje się tą bazę. To życi, a tak? Trochę nisko go masz, wiesz? I to jest twój domek? Tak. Jak ty tam chcesz wejść do środka? Patrz, po siobę. Jestem bezpieczny na noc. Ty nie, no dziach mi się rozwalił, co jest?
Grzesio! O nie! Rajd robią! Zombiaki się na nas rzuciły! Ty bierzesz tych z prawej szybko! Tych z prawej bierzesz! Ja biorę tego z lewej! Dobra! Gdzie śmieciu! Cio! Cio! Grzesiu, w tyłek mu wstać! W tyłek mu wstać! Grzesiu, uważaj! O Jezu, oczekuje mnie! Odsuń się! Dziky! Pomogę ci! Łasianga! Kamara! Dobra, jeszcze jeden został, ucieka! Goń go! Grzesiu, ucieka! Gdzie on ucieka? Z pieprza! Pa, pa! Chcę co, boi się Grzesia! Za granicę ucieka! Cio. O Jezu, nie! Bo to jest hardcore poziom, ja już mam... Dobra, patelnia dała radę. Ej, masz coś do jedzonka, bo mam ten, tylko co? Pół księżuszka. Tak, mam, bułko kotka. A ten bananek? Co ty mi banana wziął? Ale to jest broń. Chodź, bo tam jest, wiesz co jest za tymi drzwiami? Wioska villagerów jest. Ty wiesz, że ja cię ledwo widzę w tej trawie? Niski jesteś. Teraz mogę asiasinować. Ty musisz podskakiwać w tej trawie, bo cię nie widać. To jak kwiatek, ten mleczak wyglądasz. Jak mleczuś. Chodź o! Ła, weź, co ty robisz? Dobra, koniec tego. Chcesz asiasin. Chcesz PvP? Chcesz PvP? Dobra. Jestem taki malutki, że... No. Ja to... Haku, gdzie? Zablokowałeś to ty? Tak. Uciekaj moć, ale cię mogę porobić teraz. Co ty mały Ari! Co ty? Ara, mudia! Ty, a to co to za srebrny rydwan? No to jest wózek z Lidla. Co, chcesz się przejechać nim? To pakuj się do środka. Tak. Dobra, i trzymaj się. Dobra. Trzymaj się, jedziemy! Ale ubaw! Krzysiu, skręcaj tą kierownicą! Kręć na prawo! Jak z mamą na zakupach. Ale ty patrz na ciebie, a nie na mnie teraz tym krzywym ryjem. Nie rozpraszaj mnie, bo nie widzę, mamo, gdzie jadę. A kupisz mi ci te... Nic ci nie kupię, nic ci nie kupię. Nowe te karty Pokémon się ponoć na promocji. To przesadnij się. Ty pa, nowe konie w Minecraft. To nie są konie w Minecraft, to jest... Dip, dalej mój koniku jedziesz. To nie jest koń, to jest skibidi toilet. One zaatakowały ludzkość i musimy ich pokonać. Grzesiu... Jazda, ujeżdżam go. Jupika jej. Grzesiu, ciągnij za spłuczkę. Nie takie kible ujeżdżałem. Za spłuczkę pociągnij. Dobrze, dobrze. Jest, zatkałeś go. Przepchałeś go niczym Domestos. Jesteś bohaterem w mojej ubikacji. O, widzisz to co ja? Chyba ktoś się wprowadził do tej wioski. Jakieś ładne ty, panie. Ty podrywasz tą po prawej, ja tą po lewej. A czemu tak? Bo ona też ma płaszczką mordę jak ja. Ale to musisz jakieś fajne... Będę mógł do niej zagadać. Ale jakieś fajne... No gdzie? Chyba do jej tyłka co najmniej będziesz mógł gadać na tej wysokości. Ona cię nawet nie zobaczy. Jej się podałam, bo powiem jej od razu, że jestem na wysokości zjadania. Okej, dobra. Ale to musisz jakimś bajerom wejść i jakimś prezentem. Musisz jakiś prezent mieć dla niej. Masz coś fajnego skraftowanego tutaj w tym Minecrafcie? No nie, może kibel jej chcesz wręcz. No nie, no czekaj, muszę go tylko wyciągnąć tamtąd. Pocielanka ponoć droga. Ej, jak kobieta chce porcelanę, to chodzi o zastaw taki. Wiesz, talerze, inne rzeczy, a nie, że kibel jej przynosisz. To czekaj, może samą klapę urwę i powiem, że to taćka. Tacka porcelanowa ci przyniosła z kibla. Dobra, jedziemy teraz do niej. No, to co, mam cię pchać tam? Tak. Ale siara. Odjeżdżaj. No dobra, jadę. No, jestem. Dobra, przednią, ale tak przednią, tak się zbliżała. No. Cześć, maleńka. Chcesz się radnąć ze mną moim karem? Nawet szofera mam. Mój srebrny rydwan. I nawet mam kitku. Taki jestem zarobiony. Złote łańcuchy i w ogóle. Influencerem jestem. Długo grasz w tego Minecrafta na tym serwerze? Maleńka, mówię ci. Ja jestem mały, ale wariat. No nie wiem, trudno jest rozpoznać, co ona tam myśli. Możemy pójść na podwójną randkę. Ja, mi mój szofer i ty i twoja psia. A tak, właśnie, czekaj. Ej, Tompi, co tam u ciebie, mordo? Wiesz, że ja ją znam w ogóle? Ej, słuchaj, bo widzę, tak? Że też lubisz grać w Minecraft. Patrz, mam nowego kolegę, Grzesio się nazywa. I teraz możemy iść razem się pomnować w Minecrafcie. My się już za ręcie trzymamy. Ty ją trzymasz za rękę, ona próbuje się uwolnić, widzę. Nieprawda, to tylko tak wygląda. Grzesio, wiesz, że zły dotyk boli przez całe życie. Patrz, nawet mnie teraz przytula. Widzę, próbuję uciec od ciebie. Bo ona jest tsundere, nie lubi pokazywać takich dzieci. Ona jest szaj, co? Dobra, patrz, ja też mam swoją dziewczynę. Ja mogę ją wziąć w ogóle na baranę. Idziemy teraz na randkę do kopalni. O Boże, ja widzę, co ona ma w środku. Boże. Dobra, mam... Dobra, lasieczki, idziemy do kopalni na ten. I bierzemy je. Chodź, idziemy do kopalni. Ja nie wiem, jak ja mam się za nią zabrać. Coś z tymi kobietami jest nie tak. Nie wiem, nie zabierzesz jej chyba do tej jaskini. To ona mnie zabierze tam. Nie śmiej, kobieto.
Patrz, to jest tsiundere, patrz. Odsunę się, że ona tak... Dobra, zrywamy. A widzisz? Widzisz, jednak ci na mnie zależy. Zależy ci na mnie, czy nie? A jednak nie, dobra, no to już na mi koniec, nie? Nawet za mną nie idź. Ciarika, no to jest jakąś ciarkelką, ja z nią zrywałem, a teraz za mną chodzi, no iść to wszędzie. No bo jesteś influencerem, bo ty już wiesz, zdobyłeś no miecz świetlny i ona teraz, wiesz, leci na twój miecz, czy coś. Dobra, dam ci drugą szansę, ale to już ostatnia. Musisz jej znaleźć te, ej, rzeczy, przedmioty w jaskini, musimy iść tam teraz. Dobra, idziemy. No, to ty tu siedź. A twoja co robi? A twoja czemu pod latarnią iść do niej? Zarabia na życie, no mówiłem ci, nie? A żeby ją w takim... No co? To no. Nie jest twoja dziewczyna, ja nie wiedziałem, że ona leci. Jak typowy influencer daje dup po prostu za pieniądze. Patrz, tu jest. Jaskinia o. Jest. Tu będziemy mogli ten, wykraftować rzeczy. Ale to ci kill-off zrobię. Poczekaj. Dobra, patrz. Biorę teraz patelnię i używam tego i kraftuję. Popatrzcie, co zrobiłem. Kamienny kill-off ci zrobiłem. Grzesio. Widzisz, mami? Jacy my progamerzy jesteśmy? Teraz możemy iść do kopalni i nazbierać trochę, wiesz, diamentów. Możemy skraftować teraz. Jak... Ty, ale tam chyba konkurenci. O mój Boże! Czy to Freddy Grimrock? Honk, 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 honk. Honk, honk. Freddy próbuje nam ukraść z jaskini diamenty! Nie możemy na nie, to pozwolić! Nie, ma, to jest nasz rewir! No, wypadł stąd, śmieciu jeden, słyszysz? Już cię tu nie ma! Dawaj go! Ten kill-off to jest za ciężki chyba dla ciebie. Nie jestem Gregory! Chociaż tak, jestem Gregory, ale mówią na mnie Grzesio! Co ty mu robisz te? Po stópkach go bijesz? O Boże, jaka walka. Grzesio, trzymam kciuki. Trzymam czekaj. Kciuki. Dajesz radę, dajesz radę. Już prawie go porobiłeś. Dobra, dobra, udało ci się. Grzesiu, porobiłeś go. I to przy pomocy kill-offa. Patrz, jak je zaimponowałeś. Jak już wyczyściłeś całą kopalnię, to teraz możesz iść pokopać diamenty dla swojej dziewczyny. Łapaj to. Ale jej pierścionek postawię. Albo klocka dyrtowego. Ale to nie jest diament, to nie są diamenty. Tam dalej będą. Grzesio, wungiel! Wungiel jest! Wungiel to taki ojciec diamentu. No, bo z wungla się diamenty robi. Dobra. Kopaj to. Kopaj to! Grzesio! Bany! O nie! Bany! Przybyły! On chce nasze diamenty ukraść, dawaj go! Musimy przełożyć. Mocniej, bo chyba nie czuję. On chyba coś... Leż i nie wstawaj! To jest nasza kopalnia! Grzesiu, żyjesz tam? Żyję! Dobra, chyba go porobiłeś, zostaw go! Utknął kill-off w nim utknął. Niestety mamy straty w ludziach i kill-offach. Dobra, Grzesiu, szybko, łap fanty! Udało mi się skraftować pozostałości, które nam zostały dobra. Z surowców. Czekaj! Bierzemy to jego i idziemy... zrobimy na... Ja ogólnie jestem asasinem i pa jak go załatwię. Ale biednego dzieciaka chcesz oskubać? Czekaj. Co on ci zrobił? Jest na naszym rewizie i po krakowsku. Ale czemu w dupę mu wciskasz? Wow. Wow. Dobra, Gregory śmieciu. Zadarłeś z niewłaściwymi osobami, słyszysz? Grzesio, chytaj go. Grzesio, on większy ode mnie jest. Co z tego? Za ręce albo za nogi i do lawy go wrzucamy teraz. Wyskakuj z diamentów albo cię wrzucamy do lawy teraz. Dobra? Już jesteś pewien na miejscu. Uważaj, bo się rzuca. Rzuca się. Dobra, wrzuć go tam do lawy. Weź go teraz, wsadź tam. Dobra, teraz tak. Co dla ty? Pewności. Zaś kłótę do czekaj, lawy. Co? Czemu się dzieje z twarzą? Nie wiem. Ski, para, para, pop. Nie mam pojęcia. Zepsuła mu się twarz. Gregory, byliśmy przyjaciółmi. Nie dałem wiem. Ci wiarę, dałem ci spokój. Dałem gitarę, dałem samochód. A żony nie dałem, ty żonę się wziąłeś sam. Na szczęście moja jest wierna. Teraz patrz i podziwia. Czemu ona po to idzie za tobą? Przecież ona zwarcia dostanie w tej wozie. Nie dostanie. Żegnaj, Gregory. Widziałaś skarbie? Nie źły się mieć badasz, co? Ta, robi wrażenie. Mówi się, aż jeść mokro, tylko nie wie, czy ode mnie, czy od tej wody. Dobra. Pomnij, TV Woman. Słuchajcie, bo nastała noc spokojnie. Teraz. Spokojnie. Musimy się bronić teraz. Spokojnie, Grzesiu i ja mamy wszystko pod kontrolą. Grzesiu, co dobra, się dzieje? Dobra, będę cię bronił. Dobra, czekaj, muszę... Lecimy z nimi. Czekaj, muszę skraftować broń szybko. Dobra, już mam kałacha. Mam kałacha. Dobra, jazda. Niszczą nam domek. Walcz z nimi. Grzesiu. Za tobą. Nie. Padnij. Padam. Dobrze, Grzesiu, wal w niego. Patelnią go zabiłem. Dobra, czekaj, użyjemy naszych kobiet. Pomnij, to jest twoje nie! pieśń. Moje ja kobiety. Tutaj mam coś grubszego na nich. To jest grubsze, tego nie pomalujesz. To jest amelinowe, chłopie, ty ja tak... moje nie zostawię. Ale tak nie zbliżać się. Pomnij, atak. Wiesz, że ty postrzeliłeś moją kobietę teraz właśnie? Spoko, wyklepię się. Nie wyklepi, jak ją chcesz wyklepić? Ona już była klepana nieraz. Ona już jest... No i co? Zepsułeś mi ją, no. Grzesio, to oznacza tylko jedno. Nie. Tak. Nie pozwolę ci.
Nie. Zemszczę się! Zostaw ją! Ła, dobra, już zgoda między nami? Zgoda, ale dzielisz się z telewizorem ze mną. Dzisiaj ja oglądam Netflixa. Dobra, no ale to... ona śpi ze mną. Dobra, piąteczka. Piąteczka. Yeah.